O! O Boże. Jak myślicie, czy uda nam się w końcu wybrać podłogę? Wydaje mi się, czy wy mnie po prostu prześladujecie. Cześć wszystkim! Słuchajcie, wcześniej... Mamy, jest gorąco. Chcę się kąpać. Słuchajcie, wcześniej zaczynaliśmy vloga zawsze z windy. Teraz coraz częściej zaczynamy nasze vlogi z budowy. I w sumie to mnie naprawdę bardzo cieszy. Życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami. Zobaczcie, co u nas się dzieje. Eliasek. Mesio, ja nie zdążyłam tego nagrać. Mesio przerzucił Eliszę przez płot. Ja się przerzuciłam. Ty sama się przerzuciłaś? Ona mówi, że ona sama się przerzuciła przez płot. Zobaczcie, co u nas tu się dzieje. Słuchajcie, kupiłam taką kuchenkę, właśnie przenośną. I postanowiliśmy, że dzisiaj zrobimy obiad na budowie, tak? Tak. Mesio już zrobił prawie, kończy już robić sałatkę. Mamy tu krewetki. Będziemy mieli co? Szef kuchni, opowiadaj. Szefie dzisiaj kuchni. Będzie spaghetti z krewetkami. Idealnie. Po włosku. Perfetto, tak? Italiano. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? No, banany, takie różne rzeczy. Rzeczy obiadowe. Siadłem mleko to... Mam podrobaną Aniszę, więc fajnie, fajnie. Słuchajcie, taki już, teraz już naprawdę prawdziwy pierwszy obiad na budowie, bo wcześniej my jedliśmy pierwszy obiad kupiony, tak? A teraz już będziemy mieli swój prawdziwy obiad, fajnie. Zobaczcie, gdzie jest Elias. Elias jest na zjeżdżalni. Maja już na niego ubrała kąpielówki. Maja, przebrałaś Eliaskę. I mnie. Będziecie się kąpać? Ale jeszcze muszę umyć basen, Maja. Maja już się napaliła. Fajnie, dzisiaj słuchajcie, jest naprawdę gorąco. Gorąco, pięknie i zielono. Mama, chodź kąpać się. Dobra, idziemy po basen. Pomożesz mi? Umyjemy razem? I słuchajcie, ta trawa naprawdę tak pięknie wygląda, że ja po prostu nie chcę póki co kosić tej trawy. Naprawdę fajnie. Zielone i w sumie, wiecie, jak kosi się trawy, no to tutaj jednak temperatura będzie wzrastała. A tu jest tak przyjemnie, naprawdę przyjemnie, fajnie. Słuchajcie, w sumie nawet rok temu nawet sobie pomyśleć, wyobrazić nie mogłam, że będziemy sobie tak tyle czasu spędzali na działce. W sumie marzyłam o tym, ale nie myślałam, że jednak to kiedyś nastąpi. Co tam się u was dzieje? No słuchajcie, niestety z basenem wyszło dzisiaj tak, że nie mamy węża, więc z basenu nie będziemy mieli. Dlaczego tak powoli się gotuje? Bardzo powoli, nie? No Max! Będziecie zjeżdżać? Nie, Maja! Za chwilę już będzie obiad, wiecie? Tak? Super! Ale zabawa! Szef kuchni. Jedzenie już jest gotowe? Tak. Niestety mieliśmy nieszczęśliwy wypadek z Aiszą. O! O Boże. Jak Eliasku, smakuje ci? Aisza, dobre. Kuchotka. Nie, powiedziała, że ona nawet nie da rady. Ona może, ona wiesz po co powiedziała? Ona może wrócić do domu tam. Będzie tam jadła, ale tu do nas ona nie przyjdzie, jakby to było nasze wino. Jak zawsze. Zobacz, kuchotka. Zobacz, tak główką robi. Majusia, chodź jeść. Chodź, jemy! Maja się obraziła, ponieważ Aisza właśnie powiedziała, żeby Maja i wszyscy sobie poszli. Taki smaczny tatar gotował, tak? Słuchajcie, taka sytuacja. Po dobrym obiedzie Eliasek nam zasnął. No tu Aisza biedna. Leży, odrabiasz lekcję? Mogę pokazać tą ranę? Zobaczcie, bidulko, ale okej, okay, wiesz, szybko się zakoję, myślę. Będzie dobrze, trzymajcie kciuki za Aiszę. Sprawdzę, gdzie jest Maja, nie wiem, gdzie jest Maja. Maja zabrała mój telefon i gdzieś pobiegła. Masz Maję? Mesio, gdzie jest Maja? Widziałaś ją? Mesio, no bosaka. Powiem wam, że ta kuchenka dzisiaj się sprawdziła nam. Muszę jakieś mokre chusteczki przywieźć, żeby to wszystko umyć, ale słuchajcie, pierwsze koty za płoty. Już mieliśmy pierwszy obiad na budowie, fajnie. Słuchajcie, my już powoli zbieramy się do domu. Mesio, co robisz? Mesio, próbuję. A teraz już trzeba to robić? Tak? Tak? O, idzie, ale, a tamta naklejka? O. Tak, zajdzie. Ten najgorsze, wiesz? Tak? Ale ja tu odkleję tego. O.
Okej. Okay. Piszcie w komentarzach, jak to zrobić najlepiej, żeby po prostu to szybko zeszło. Kto się zna, to piszcie proszę. Do nas też przyjechała Tosia. To... Aisza, może z tą nogą lepiej nie próbuj. Przyjechała Tosia do nas w odwiedziny. Ubrał już. Słuchajcie, wracamy do kolejnego dnia. Dzisiaj mamy naprawdę tyle spraw, że nie wiem, czy wyrobimy się z tą całą naszą listą. Zobaczcie, co tu mamy. O tym wam opowiem już taki. Maję ja też już spakowałam na gimnastykę. Słuchajcie, tu jest pralnia. Myślałam, że to jest taka samoobsługowa, więc nie tam trafiliśmy. Jedziemy dalej. Dobra, to jedziemy po prostu później. Jak jest suszarka, to przyjedziemy później, tak? Chodź, Majusiu, chodź. Jedziemy. Słuchajcie, pędzimy teraz po Aiszę z tą pralką. Jak już będę miała jakąś taką mniejszą przerwę za chwilę, no to wam po prostu opowiem, co się stało i dlaczego szukamy na szybko pralki. Już odebraliśmy Aiszę ze szkoły, przyjechaliśmy do Comfort. Może w końcu wybierzemy podłogę. Liesku? Liesku? Gdzie jest ten lies? Jak myślicie, czy uda nam się w końcu wybrać podłogę? Myślę, wiesz, która mi się najbardziej podoba podłoga? Który? Ta. Widziałam. Naprawdę, taka ładna. No, trzeba się zapytać, jak tam jeszcze w szkole było, dobrze? Jeszcze się obraziła na mnie, obraziła na mnie. Kłóci się dziewczyna cały czas. Co Mesio? Teraz Mesio na mnie jest zły. Najpierw Mesio była zła, teraz Mesio, słuchajcie. Od ostatniej wizyty Mesia cena poszła 60 zł. W górę? W górę? No. Była 60, cena 194 zł było za metr kwadratowy. Ale u nas wtedy tyle się działo i mieliśmy wyjazdy, jakieś sprawy, że po prostu ja nie zdążyłam z Mesiem tu przyjechać i w sumie nawet pomyśleć nie mogłam, że tak szybko zmienią cenę. Brawo. Tu położymy tak. No i gdzie to leżało? Gdzie to było? Tak. Nie, brawo. Słuchajcie, udało się w końcu, mamy podłogę i udało się ją zamówić jeszcze w tej starej cenie. Nie wiem jakim sposobem, ale Mesiu się dogadał. Jeszcze wybieramy, oglądamy drzwi. Mi się podobają właśnie te, ale chciałabym po prostu nie potrójny raz, dwa, trzy, tylko z tymi wnękami raz, dwa, podwójne. To są drzwi dre. Takie też ładne. Słuchajcie, przyjechaliśmy na gimnastykę, znów wszystko biegło. Jeszcze muszę dla Mai zrobić włosy. Biegniemy, szybko, biegiem. Jasku, nie w tą stronę. Dawaj. Zostawiliśmy już Maję i idziemy poszukać, gdzie jest Elias i Aisza, ponieważ gdzieś poszli, ale nie wiem gdzie. Widzę Maję. Coś jedzą. Aisza. Maisio cały czas się myli i mówi na Aiszę Maję. A na Maję Aiszę. Właśnie Aiszę to tak denerwuje, ona mówi, ja nie jestem Maja. Zobaczcie, kogo tu mamy. Eliasku, gdzie poszłeś z Aiszą? Maja. Maja jest na zajęciach. Był do autop na dole. Tak? A ja mówię, Elias, będziesz jeść? A on mówi, tak. Odebraliśmy już Majusię. Aha, a to jest szpagat. A foka? Foka, co to jest foka? Wow, brawo. Masiu, wydaje mi się, że nasze pranie tu się nie zmieści, wiesz? Eliasek zasnął. Przeczekać. Tak, 35 minut mu się traci. 40 stopni. Dziękuję. O, okej, okay, już włączamy. Poszło. Eliasek się obudził. Nie spał, jakoś zbyt długo nie spał, ale... Czyli mamy 35 minut, tak? O, już. Jeee, udało się. Jeee. Słuchajcie, Eliasku, gdzie ty idziesz? Maja jest w domu, Aisza też. Dziewczyny chciały już zostać w domu, więc my ich podrzuciliśmy. Słuchajcie, w końcu mam chwilę przerwy, więc wam opowiem, co się wydarzyło. Myś ogólnie śpi w salonie i ma na tej kanapie. I ta kanapa jest rozkładana. I na tą kanapę on po prostu łoży taki jakby materac dodatkowy. Kupiłam go w IKEA. Cienki, ale materac. I słuchajcie, dzisiaj właśnie tak zmieniałam pościel i widzę, że ten materac jest troszeczkę jakiś ubrudzony, więc postanowiłam go wyprać.
I słuchajcie, zdjęłam ten pokrowiec, zaniosłam do łazienki, no i próbowałam po prostu go wcisnąć do pralki. On się do pralki nie zmieścił, ale już się namoczył, więc ja się nie poddałam i postanowiłam go wyprać ręcznie. I wyszło tak, że on był już na tyle ciężki, jak był nasączony tą wodą, że ja już nie dałam rady. No i wtedy też zrozumiałam, że muszę ratować tą sytuację, ponieważ Mesio w sumie dzisiaj musi znów mieć ten materac, tak? Więc zrozumiałam, że jeśli nawet go wypiorę ręcznie, no to nic z tego nie wyjdzie, ponieważ on będzie po prostu schnął wieki. I no i był taki pomysł, że po prostu musimy gdzieś znaleźć taką samoobsługową pralnię, żeby już dzisiaj mieć ten pokrowiec suchy. No i mamy to. Mama, mamy dla ciebie prezent. Dla mnie prezent? Tak. Nie, Eliasku, za dużo masz autek, wiesz? Nie. Słuchajcie, skończył się nam w domu szampon, po prostu nie mamy ani kropelki i mam tylko chyba jeden taki w kostce, mi został i więcej nic. Wydaje mi się, czy wy mnie po prostu prześladujecie. Nie jedzie się, bo nie kupisz coś i tak. Ja? Tak. Ja nigdy nic nie kupuję za dużo, jak wy na przykład. Co? My kupiliśmy tylko dwa auta. Tylko? Tylko. Słuchajcie, chyba mamy to. Mamy to! Mesio, a gdzie jest ten? Ten niebieski, daj mi. Idziemy na całość, tak? Szaleństwo dzisiaj. I pralka, i suszarka, okej. Okay. Już suszenie się skończyło, możesz iść. Dlaczego ja? Ej, nie, ja wrzucałam pranie, a ty teraz musisz odebrać. Co? Mądre takie, tak? Tak? Taki deszcz ogromny. Słuchajcie, kończymy już na dzisiaj. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych vlogów. Pa, pa!